Przed sądami kolejna fala pozwów frankowych. Jeżeli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o korzystanie z kapitału będzie zbieżny z opinią Rzecznika Generalnego, która została upubliczniona 16 lutego obecnego roku, z pewnością czeka nas powtórka z października i listopada 2019 roku, czyli okresu po wydaniu przez Trybunał wyroku w sprawie państwa Dziubak. Jednak tym razem może być to fala nawet większa, bo spodziewamy się dwóch rodzajów pozwów ze strony kredytobiorców. Tych tradycyjnych, czyli o unieważnienie umowy kredytu frankowego, ale także nowych, czyli o zapłaty od banku na rzecz kredytobiorców, kosztów korzystania z kapitału, który oni udostępnili bankowi. Jednak tym razem przynajmniej Sąd Okręgowy w Warszawie będzie na tę falę przygotowany. Lada moment, prezydent podpisać ma ustawę, zgodnie z którą przez kolejne 5 lat pozwy do Sądu Okręgowego w Warszawie, czyli do Wydziału Frankowego tego sądu, będą mogły składać osoby zamieszkujące w Warszawie i okolicach i nikt poza nimi. Do dziś klient miał wybór, czyli zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, mógł wybrać sąd, do którego składa pozew przeciwko bankowi. Był to jeden z dwóch sądów, albo miejsca zamieszkania klienta, albo siedziby banku. Po 14 dniach od wpisania ustawy do dziennika ustaw, klient będzie pozbawiony tej możliwości i będzie zmuszony składać pozew w sądzie miejsca swojego zamieszkania. Czy jest to zła zmiana, czy dobra? Właściwie pokaże czas. Ja osobiście twierdzę, że nie jest to zmiana, która będzie powodowała trzęsienie ziemi w sprawach frankowych, ponieważ faktycznie już dużo spraw kierowanych jest do sądów innych niż warszawskie. Natomiast faktycznie występują cztery istotne, negatywne konsekwencje, które dla frankowiczów się będą z tym wiązać. Pierwszym zagrożeniem, jakie wiąże się z nową zmianą, jest niedookreślenie pewnej sytuacji, która ma miejsce bardzo często w sprawach frankowych. A chodzi o to, że we wielu sprawach nie jedna osoba pozywa bank, ale kilka osób. A czasami kilka osób ma różne miejsce zamieszkania i dla każdej z nich, zgodnie z nowymi przepisami, właściwy będzie inny sąd. Niestety nowa ustawa nie rozstrzyga w ogóle tego, jaki sąd jest właściwy właśnie w takich wypadkach. A nie są to sprawy odosobnione. Na przykład większość kredytów frankowych podpisana była w roku 2008 przez małżonków. Od tej pory wiele małżeństw rozpadło się, a byli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania. Tak samo wiele kredytów zaciągniętych było na przykład przez dzieci wspólnie z rodzicami. Często dochodzi do sytuacji, że właśnie ci kredytobiorcy zamieszkują w różnych miejscach Polski. W polskim prawie, jeżeli sąd, do którego wpływa pozew, jest niewłaściwy, może przekazać on sprawę sądowi właściwemu. To oczywiście już nam wydłuża proces. I co do zasady, ten sąd, któremu sprawa jest przekazywana, nie powinien sprawy zwracać, musi ją przyjąć. Natomiast w praktyce powstają na tym polu właśnie między sądami,
które muszą być rozstrzygane. Są tak zwane spory kompetencyjne. Drugim istotnym minusem, który wiąże się z nadchodzącą zmianą, jest najprawdopodobniej spadek udzielonych kredytobiorcom zabezpieczeń. O co się rozchodzi? Jeżeli kredytobiorca jest w trakcie spłacania kredytu, czyli kredyt nie został wcześniej spłacony, nie został zamknięty, a spłacił już do banku więcej niż od niego otrzymał, utartą praktyką Wydziału Frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie było sądowe zezwalanie kredytobiorcy na to, aby nie musiał już spłacać rat kredytu. Porządkowało nam to sprawę, ponieważ to roszczenie o zwrot środków wpłaconych nie rosło z miesiąca na miesiąc. Nie musieliśmy co kilka miesięcy poprawiać pozwu o wpłacone na nowo kwoty. Ta praktyka nie jest jednak tak samo utarta przed wszystkimi sądami okręgowymi. Tutaj możemy obserwować różną linię orzeczniczą w różnych sądach. Czasami dochodzi także do sytuacji, gdzie w pierwszym rzucie otrzymujemy zabezpieczenie sądowe, natomiast wskutek zażalenia banku inny sędzia tego samego sądu stwierdza, że jednak to zabezpieczenie klientowi nie przysługuje. Także to jest drugie, kolejne realne zagrożenie, realny skutek nowych przepisów, czyli obniżenie tej ilości udzielonych klientom zabezpieczeń, sądowych zezwoleń na zaprzestanie spłaty rat. Trzecim zagrożeniem są możliwe negatywne wyroki w sprawach frankowych, które nie są oczywiste. Czasami mamy do czynienia z takimi sprawami, w których występuje pewien element ryzyka. Dla porównania, przykładową, typową sprawą frankową jest sytuacja, gdzie dwie osoby, najczęściej małżeństwo, zaciągnęło kredyt na swoje potrzeby mieszkaniowe, a ich wykształcenie i zawód nie były związane w żaden sposób z finansami, a nieruchomość, którą nabyli, nie była wynajmowana i nie została w niej zarejestrowana, ani nie była przede wszystkim wykonywana żadna działalność gospodarcza. Jak się domyślacie, nie każda sytuacja wygląda tak prosto. Dla przykładu są też sprawy kredytobiorców frankowych, którzy byli zatrudnieni w bankach w chwili, kiedy zaciągali kredyt frankowy. Natomiast ich świadomość na temat tego produktu była taka sama, jak kredytobiorców, którzy byli niezwiązani z rynkiem finansowym. Dysponujemy orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi, że nieistotny jest poziom wiedzy danej osoby, ani nieistotne jest jej doświadczenie zawodowe w chwili zaciągania kredytu, jeśli tylko kredyt przeznaczony był na cele konsumenckie, najczęściej związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Natomiast to orzecznictwo nie zawsze jest oczywiste dla sądów innych niż Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Frankowy, ze względu na dużą ilość rozpoznawanych spraw i ze względu na swoją bardzo wąską specjalizację, dysponuje bardzo wysoką wiedzą i głęboką wiedzą na temat orzecznictwa w sprawach kredytów frankowych i czasami sądy okręgowe w pozostałych miastach mogą nie być tak przygotowane do rozpoznania skomplikowanej sprawy frankowej, jak Sąd Okręgowy w Warszawie. Czyli to jest kolejne zagrożenie, to, że sprawy o bardziej skomplikowanym stanie faktycznym będą miały wyższe prawdopodobieństwo na to, że pozew klienta zostanie oddalony, niż to by było przed Sądem Okręgowym w Warszawie. I czwarte, ostatnie zagrożenie to zablokowanie sądów okręgowych
innych niż warszawskie. Ta fala pozwów najprawdopodobniej przyjdzie. I problem, który mamy w Warszawie, zostanie przekierowany na pozostałe sądy, które dziś funkcjonują sprawnie. Dlatego możliwe, że czeka nas utworzenie konkretnych wydziałów frankowych przy także innych sądach okręgowych na terenie Polski, ale wcześniej może dojść do zakorkowania wydziałów cywilnych tych sądów. Jednak mimo wszystko podsumowując, chciałam podkreślić, że ta zmiana nie jest dla frankowiczów bardzo negatywna. Oczywiście wskazałam tutaj cztery kwestie, które mogą in minus skutkować dla kredytobiorców frankowych. Jednak generalnie trzeba podkreślić, że linia orzecznicza w sprawach frankowych praktycznie jest już w całej Polsce utarta i kancelarie frankowe, w tym również nasza, kierują od dawna swoje pozwy także do innych sądów okręgowych niż Sąd Okręgowy w Warszawie. Głównie ze względu na to, że wyroki również są pozytywne, a czas rozpoznawania spraw do tej pory był o wiele krótszy niż w Warszawie. Koniec końców czekają nas pewne perturbacje, ale najistotniejsze jest to, że linia orzecznicza w sprawach frankowych kształtuje się na chwilę obecną bardzo korzystnie dla kredytobiorców i nic nie zapowiada tego, aby ta tendencja miała w przyszłości się zmienić. Dlatego zostawiam Was z tym optymistycznym akcentem końcowym. Jeżeli podobają Wam się nasze treści, prosimy o komentarze, o subskrybowanie naszego kanału. Możecie nas słuchać również na Spotify. Dziękuję, do zobaczenia.